Już od dawna mi temat ten chodzi po głowie i nie mogę go dłużej zostawić na potem. Obcy palcem pokażą, przyjaciele spytają, co tu robisz? Nic. I kocham tę moją robotę, więc najbardziej ją kocham za te 208, który z dworca podwozi mnie prosto na etat. Jeśli usnę i wszystkie przystanki mam w nosie, znów się budzę pod dworcem, by móc stamtąd odjechać. A po drugie ją kocham za te samoloty, które w brudnej mej szybie widzę lecą tak nisko. Wystarczyłoby przespać jeszcze 7 przystanków, by się kiedyś obudzić aż na nowym lotnisku. W samolotach, w fotelach siedzą sobie ubole, żłobią piwo kocim, na zagrychę żrą ser. Gdy się wysrać w powietrzu, człowiek błahą ma wolę. Krzyczą: siadaj, bydlaku, albo halt, ruchy wwierch. A i tak ludzie mówią, że latać gdzieś warto. Nawet do mnie podobni, tacy z mojej roboty. Jak ktoś bardzo się stara, to służbowy ma paszport i odlecieć stąd może aż do samej Europy. Ja dość mało się staram, paszport w szafie żrą mole, lecz pocieszam się w duchu, że ja mógłbym kiedyś tę kochaną robotę nareszcie chromolić, w ciepłych krajach zimować i wydostać się z biedy. Kocham moją robotę i wytarte we spodnie, kocham nawet ubori, co mnie może szukają. Jeszcze kilka miesięcy, jeszcze kilka tygodni, jeszcze trochę w tym piekle, nim się sprzedam do raju.